Cześć. Mamy poniedziałek. Puste Eldon Square. Tutaj restauracyjki dopiero będą zaczynać pracę. Mnie trochę zlało. Deszcz pada, słuchajcie. No ale mieliśmy ostatnie piękne, słoneczne dni, no to trochę deszczyku nie zaszkodzi. Co ja tu robię? Zaraz wam powiem, co wam tu robię, ale powiem wam jeszcze o czymś. Krzysiek dzisiaj pojechał pierwszy dzień do pracy, zatem ja odprowadziłam, no tak, odwiozłam, autobusem podjechaliśmy, bo było już późno. Dzieci do szkoły odwiozłam. Oj, z Tymonem były dzisiaj rano przeboje. Kurczę, później byłam trochę zła na siebie w autobusie, miałam taki wyrzut ze sumienia, bo nakrzyczałam na niego dość. No, no i nie czuję się z tym dobrze. No ale jakoś mu to wynagrodzę. A teraz tak. Jestem tu, bo Krzysiek ma jutro urodziny. Krzysiek ma jutro urodziny i ja wiem, co on chce dostać. I teraz szukam takiego sklepu, gdzie ostatnio razem byliśmy. Znaczy ja nie wiem, czy on chce to dostać, ale wiem, że mu się to podobało. Więc po prostu chcę mu to dać. No. Taki trochę pewniak, prezent. Czekaj, w którą stronę w tom? No, dobra. A to widzimy się później. Zobaczcie, jak się przez miasto galeria ciągnie. Dosłownie przez całe miasto. Kilka takich przejść. Wiecie co? Ciemne dni powinny nam się teraz skończyć, więc sobie postanowiłam zabłądzić w sklepie z biżuterią. To znaczy... Z biżuterią, nie z wartościowych surowców, ale jednak i postanowiłam sobie taką małą przyjemność sprawić. Później wam w domu pokażę. A teraz szukam tego sklepu docelowego. Co? Ej, nie w tą stronę. Cała ja. No dobra, szukam tego sklepu, żeby kupić Krzyśkowi, ale mi się... O Boże. Ale mi się podbijało. Dobra, będę musiała iść do łazienki i to poprawić czy coś. Okej. Darłam. Krzysiek dostanie to, czyli bonsai. To też mu się podobało, ale jak się go spytałam, co by wolał, no to bonsai. Właśnie wyszłam teraz z Lasza, byłam sobie pooglądać. Tak naprawdę pierwszy raz w Laszu byłam, nigdy nie miałam potrzeby tam być. Wiecie co, tak pomyślałam, że może pójdę do TK Maxx, jeszcze mu coś dokupię Krzyśkowi. Coś małego. Nie wiem, jakiś może dobry sosik albo... Nie wiem, jakiś słodycz albo jakąś pierdołkę. W sensie jakąś rzecz. No. A to zobaczę, co tam znajdę. Ciekawe. O, może coś fajnego do ubrania. No nie, no zobaczę. Zobaczę. Dobrze, wróciłam do domu. I mówiłam, że pokażę wam, co sobie kupiłam. No, tu wam pokażę przy moim ołtarzyku. Przy moim kominku. Tu coś widać tam, no ze ścianą się ktoś tam trzaska. Nie wiem, chyba się sąsiedzi wyprowadzili i ktoś tam ogarnia sytuację. Tak, kupiłam kolczyki. Pamiętacie, że wkrętki zgubiłam? O, zobaczcie. Takie bawiki trafiłam. Taki pierścionek. Taki pierścionek. I taki pierścionek. No. A Krzyśkowi do tego bonsai dokupiłam jakieś takie cukiereczki. Nie wiem, co to jest. Berry Bubbly. I taki sosik. W TK Maxx kupiłam to i to. No i jeszcze gdzieś tam w jakimś funciaku balony kupiłam, żeby już nie trzeba było kupować. No i to w sumie tyle. Jeszcze parę rzeczy kupiłam w Primarku. Co ja kupiłam w tym Primarku? Kupiłam dyfuzor zapachowy. Gąbeczki do podkładu,
do zmywania oczu, bo jakoś ostatnio jak kupowałam różne płyny micelarne i tak dalej, okazywało się za każdym razem, że nie do oczu to jest. I tutaj mam, bo to jest stricte do makijażu oczu po prostu. Jakiś tusz do rzęs. I co funta kupiłam sobie lakier czarny do paznokci. No i to w sumie tyle. Jeszcze kupiłam dużo, dużo rzeczy. Znaczy z takich pierdół to, ale jeszcze kupiłam dwie siaty z Morrisona, przetargałam jedzenia, więc. Ale w Aście chyba już nie będę przez Ubera dzisiaj robiła, bo starczy na razie. I jeszcze jedno mi się przypomniało, co kupiłam, co chcę wam pokazać. No bo ja wam nie pokazuję zawsze wszystkiego, co kupuję, bo to jest bez sensu. Kupiłam taki w TK Maxx też. Szukałam jakiegoś fajnego takiego żelu pod prysznic, bo się wszystko pokończyło. No i trafiłam na takie czyste mydło. Takie czyste mydło marsylskie w płynie, zapach oliwka. Powąchajmy, jak pachnie. No, pachnie mydłem. No, tę oliwkę wyczuwam. No, ale może być ciekawe, fajne. No i tutaj jeszcze wskoczyłam do nas, jak wyskoczyłam z autobusu i szłam do Morrisona, to jeszcze zahaczyłam o nasze Golumbka, kupiłam zestaw zasłon, zobaczcie. Będzie się szyło, będzie szyte, będzie szyte. Nie wiem, jak wam to pokazać, żeby... A. To są suche kwiatki, jakby coś. I jest pełno tego, pełno z tych kadzidełek tutaj, tego kurzu. No taki wzór. No, coś pięknego. Jak to zobaczyłam, mówię, no nie, no muszę to mieć.